Dzisiaj witamy artystkę, która tworzy zamiłowanie. Nie ma wykształcenia, jest amatorką, ale bardzo twórczą amatorką i też spełnia własne marzenia. Chciałam przedstawić panią Justynę Wojciechowską. Witamy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę szczególnie pani Ines za zaproszenie, za zorganizowanie mojemu menadżerowi, dzięki któremu ta impreza się tutaj odbyła. Oczywiście rodzinie za wsparcie, za znoszenie mojego bałaganu, prawda? Przyjechałam do państwa z Tucholi. Kawałek drogi, tak, ale warto było, dla państwa warto było. No, tak jak pani wspomniała, jestem amatorką, także proszę o łagodny śmiało. W wolnych chwilach zazwyczaj sięgam po ołówek, węgiel, pastele, akryl, akwarele, olej. To jest moja czwarta indywidualna wystawa. I właściwie to wszystko. Pracuję codziennie, tak? Doszkalam się, jak mówię, jak jest czas, także to by było ponad tyle. To by bardzo dziękuję. No to brawo. Na pamiątkę, żeby nie zmiężył, żeby tak. Pani dbała. I jeżeli państwo będą chcieli zamówić u pani Justyny obrazy lub nabyć obrazy, które widzicie państwo tu u nas, to mamy tu wizytówki i bardzo proszę artystkę. Można porozmawiać, można dogadać się, zapytać jeszcze coś, także dzisiaj pani Justyna będzie, mam nadzieję, rozrywana tu. I chciałam jeszcze przedstawić młodego malarza, obrazy, którego będziemy widzieli na tej ścianie. Póki co nie jest ich aż tak dużo, ale ma wszystko przed sobą. I chciałam zaprosić tu Antoniego Rostąkowskiego. Zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Antoni Rostąkowski. Przyjechałem do was z Kębłowa. Z Kaszub, mam 12 lat, chodzę do 5 klasy. Malowanie interesowało mnie już od dzieciaka. Głównie maluję farbami, kredkami, ostatnio też ołówkiem. No. Brawo! I chciałabym też państwu, tu mamy też wizytówki Antosia, chciałam prosić o ten procent, który możemy podarować, sprezentować na naukę, na rehabilitację dla Antosia, także też państwo mogą wziąć wizytówki i przy rozliczeniu PIT-u możemy wesprzeć młodego artystę. Wielkie brawo jeszcze raz. I muszę teraz podejść, bo oprawa muzyczna dzisiaj będzie wykonana przez artystkę, profesjonalną artystkę, panią Eugenię Dymianow. Dymianowa. Celowo zrobiłam, żeby ona nie robiła takie oczy, a mogła nam coś powiedzieć o sobie. Dziękuję. Jestem z Białorusi, jestem skrzypaczką, uczę się języka polskiego. Dziękuję jeszcze raz. I zagram dzisiaj dla was coś przyjemnego, miłego. Mogę? Oczywiście. Ja myślę, że pani Eugenia już o tyle mówię dobrze, że wszystko państwo zrozumieliście. Wielkie brawo. Dziękuję.
i póki rączki jeszcze nie jest zajęte, to dla pani. Dziękuję. Także ja wstawiam.